Hej moje kochane futrzaki! Dzisiaj pogadamy sobie o mojej fursonie. Swoją fursonę stworzyłam już kilka lat temu, bodajże 6, chociaż już wcześniej posiadałam 5 lat inną fursonę. Dlaczego postanowiłam zmienić fursonę? Wiecie, dlatego że moja pierwsza była facetem, a ja się z tym źle czułam. W końcu wiecie, ja jestem kobietą. Ale uwaga, uwaga, nie ma w tym nic złego. Jeżeli wasze fursony są innej płci niż wy, to nic się z tym nie dzieje. Tak po prostu może być. Jak się lepiej czujecie, tak lepiej dla was. Ja po prostu się źle z tym czułam, dlatego postanowiłam zmienić fursonę na kobiecą. Komarzyca, bo tak ma na imię moja fursona, jest hybrydą dwóch zwierząt. Pantery śnieżnej oraz lisa pospolitego. Jej charakterystycznymi znakami są zielone włosy i piękna barwa futra, koloru żółtego i pomarańczowego, wraz z brązowymi cynkami. Komarka posiada zielone włosy. Dlaczego zielone? Ano dlatego, że ja również posiadałam zielone włosy. Obecnie mam niebieskie, ale nie będę jej zmieniać koloru. Oprócz zielonych włosów ma z tyłu 8 dreadów, jak ja, koloru czarnego, które można sobie zaplatać w warkoczyki. Ogólne kolory komarecki to zielony, pomarańczowy, brązowy, biały, szary i żółty. Są to raczej ciepłe kolory. Komarka posiada długi, puchaty ogon, który jest zakończony białym akcentem. Cętki posiada na plecach, ramionach, nogach oraz na twarzy i również ogonie. Cętki są bardzo ważne u mojej postaci, dlatego zawsze proszę osobę, która ją rysuje, by pamiętała o ich rozmieszczeniu. Komarzyca nie jest jedną z tych postaci, które mają nadprzyrodzone moce. Jest po prostu sobą, czyli najnormalniejszym furasem pod słońcem. I uwierzcie mi, jest z tego bardzo zadowolona. Charakter ma dość ciekawy, uwielbia zbiorowe imprezy. Kocha festiwale muzyczne typu Woodstock, Goa Dupa, Brutal Fest i tego typu rzeczy. Kocha się dobrze bawić, czuje się dobrze w towarzystwie większej ilości furasów. Jeżeli wszyscy oczywiście nadajemy na tych samych falach. Komarka jest osobą, która pali papieroski i lubi sobie wypić dobre piwko czy bimberek. Narkotyków nie zażywa, chociaż wiele razy miała z tym problemy za dzieciaka. Kocha survival, post-apo świat, uwielbia po prostu wyprawy przed siebie. Kocha urbexować, camping w lesie przy ognisku? Już wiesz, gdzie można ją zabrać. Nie ufa ludziom, którzy mają niepewne zamiary wobec niej. Nie wpycha się w życie innych, nie musi wiedzieć na siłę, co się dzieje u kogoś. Jest bardzo spokojna, ale kiedy się ją zdenerwuje, to daje popalić. Ubiera się dość wyzywająco, nietypowo. Bardziej punkowo i koncertowo bym powiedziała. Krótkie spodenki, biały top oraz rajstopy z pończochami. Niezło z niej u buziara, mówię ci. Tam, gdzie się dzieje dym pod sceną, możesz być pewny, że spotkasz ją. Jak już pewnie się domyśliliście z opisu, komarka słucha rocka i punka, metalu i ciężkiego brzmienia, ale również słucha innych rodzajów muzyki. Jej ulubionym zespołem jest Farmanere. Preferuje jedzenie raczej tłuste, grill, schab, żeberka i wszystko, co jest mięsnymi potrawami. Oprócz wątróbki. Nikt nie lubi wątróbki. Historia komarecki zaczyna się dawno w latach 97. Jest to długa historia. Jeżeli chcielibyście jej posłuchać, dajcie znać w komentarzach, a zrobię dla was oddzielny filmik o jej historii dla was. A wasze fursony jak myślicie? Dałoby radę dogadać się z komarecką i skoczyć gdzieś razem na spacer? Dajcie znać!